Witam z tej strony Filip, jeżeli oglądasz to nagranie, to najprawdopodobniej jesteś osobą, która albo chce zobaczyć wyniki, rezultaty, to ile można zarabiać na tradingu i faktycznie zobaczysz to i to takie wyniki z pierwszej półki. Albo z kolei jesteś osobą, która już od jakiegoś czasu nas obserwuje i dokładnie wie, że tego typu podsumowania robimy co tydzień regularnie, czyli dzielimy się tym, co zrobiliśmy na rynkach finansowych w ubiegłym tygodniu i też pokażę Tobie pozycja po pozycji, jak to dokładnie wyglądało. I niezależnie w której grupie jesteś, zostań koniecznie do końca, bo mam dla Ciebie bardzo, bardzo fajną niespodziankę. I już teraz zachęcam Cię do subskrypcji kanału, do zostawienia dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach, ponieważ te podsumowania to jest tylko taki wycinek tego, co robimy. To jest jedna z kategorii. Dodatkowo dzielimy się autorskimi analizami rynków finansowych, mamy serię Mental Trading oraz inne nagrania dotyczące tych kategorii. Ja już nie przedłużając przechodzę do pokazania Tobie, jak to wyglądało w ubiegłym tygodniu na naszych sesjach live tradingu prowadzonych na żywo od poniedziałku do piątku przez trzech zawodowych traderów. Dobrze, to tak krótko tytułem wstępu, żebyś w ogóle wiedział, czym się zajmujemy, jeżeli jesteś osobą nową na tym kanale. Jeżeli chodzi o nasze sesje live tradingu, tak jak powiedziałem, od poniedziałku do piątku na żywo prowadzimy różne segmenty, bo masz przed sobą, jak to wygląda, czyli masz przed sobą harmonogram tych naszych sesji, różne kolory, różne segmenty, czyli w skrócie mówiąc różne strategie. Różne spotkania dotyczące określonej strategii, czy to na przykład też mentoringu, bo widzisz, że w środę jest o godzinie 19 spotkanie mentoringowe, też prowadzimy taki roczny mentoring, gdzie przez cały rok uczy się z nami, jak wejść w ten rynek i jak stać się samodzielnie zarabiającym traderem. Wszystkie spotkania, jakiegokolwiek byś nie chciał, są oczywiście nagrywane i w każdej chwili, w każdym momencie osoby mogą sobie do tego wrócić. Są specjalne grupy, na których też odbywa się, jak ja to mówię, cała akcja w momencie, kiedy nie prowadzimy akurat sesji na żywo, czyli to tam są wrzucane analizy również osób, które razem z nami tradują, to tam właśnie można zadawać pytania i tam są aktualne analizy rynku, też właśnie w takiej formie bardziej graficznej. I teraz już przejdę od razu do konkretów, czyli do tych rezultatów. Pierwsze rezultaty, które będę poruszać, będą pochodzić ze strategii API Level, prowadzone spotkania przez Pawła Grądziuka, więc przechodzimy do transakcji. W tej formie akurat będziemy te pozycje, które zostały zamknięte w ubiegłym tygodniu, pokazywać. Natomiast na takim pierwszym screenie może też Ci opiszę, w jaki sposób to wygląda, żebyś może widział, na co zwracać uwagę. Tutaj było otwarcie pozycji w tym miejscu, tutaj było zamknięcie. Masz to wyraźnie zaznaczone, kropkowana linia, właściwie przecinana, w którym miejscu została zamknięta transakcja. Czyli masz tą, jakby taką w cudzysłowie drogę pokonaną. $57 na plus, instrument USD CAD, masz daty, masz kiedy, jaka była cena wejścia w pozycję, jaka była realizacja i też dokładną godzinę realizacji. Lecimy sobie dalej. AUD USD i mamy tutaj trzy transakcje, czyli nie pojedyncza, ale trzy w kierunku wzrostowym, czyli otwarte na buy. Widzisz, take profity na zielono zaliczone, łącznie daje to $186. Te trzy miejsca to otwarcia pozycji i wszystkie były zamknięte w jednym miejscu, a dokładnie tutaj. Kolejna transakcja to NZD USD, $108, dwie pozycje otwarte w kierunku wzrostowym, zamknięte tutaj. Euro USD, $42,5, pojedyncza transakcja long, otwarta w tym miejscu, zamknięta dokładnie na tej świeczce. Dalej mamy XAU USD, czyli mamy złoto i tutaj były dwie pozycje otwarte na tej świecy spadkowej, dokładnie, mam nadzieję, że już widzisz gdzie, i zamknięte, realizacja zysku tutaj. Kolejne transakcje na funcie do dolara, no było ich aż 5, jedna zamknięta ze stratą, kolejna na tak zwany break even, czyli na zero wyszliśmy. Te ostatnie trzy transakcje, które tutaj widzisz, były już zyskowne, łącznie nawet z tą jedną stratą wygenerowaną jesteśmy $285 do przodu. Pozycje w kierunku wzrostowym, czyli na buy tutaj graliśmy. XAU USD, czyli na ropie, jedna transakcja w kierunku spadkowym, otwarta właściwie tutaj na takim lokalnym szczycie, patrząc przynajmniej na tego screena, ale widzimy, że to jest M5, czyli świece 5-minutowe, otwarta transakcja tu, no realizacja trwała, bo ja wiem, może z 40 minut, pół godziny, tak licząc po świeczkach na szybko. Tutaj zamknięcie, $96
na plus. Kolejne pozycje na złocie, 120 dolarów, właściwie jedna transakcja, a nie pozycje. Chociaż tutaj widzimy dużo oczekujących, które były otwarte, ale później też anulowane. Także jedna transakcja otwarta w tym miejscu, zamknięta dokładnie tutaj, 120 dolarów na plus. USD CAD, czyli mamy dolar amerykański do Kanadyjczyka i mamy 4 transakcje, 2 zamknięte ze stratą, 2 zamknięte z zyskiem, łącznie delikatny profit niecałe 30 dolarów, czyli akurat przy tym wariancie będzie to około, ja wiem, z 15 pipsów pewnie. NZD, USD, Nowozelandczyk do dolara amerykańskiego i tutaj trochę tych transakcji było, bo widzimy 6 pozycji otwartych w kierunku spadkowym, 6 pozycji na sell i widzimy 2, które były zamknięte ze stratą, natomiast kolejne, które zostały otwarte już wyżej, dały zarobić na tyle, że łącznie w momencie, kiedy były wszystkie transakcje zamykane dokładnie w tym miejscu, rezultat jest 94,5 dolara. Podsumowanie, jeżeli chodzi o tę strategię API Level, mamy 1283,75 dolara. Tak to wyglądało w ubiegłym tygodniu, jeżeli chodzi konkretnie o tę strategię. I teraz lecimy sobie dalej z kolejną. Teraz będę omawiać PSND strategię, również prowadzoną przez Pawła Grądziuka. Strategia, która jest chyba najbardziej sławna wokół takiej społeczności, która się wytworzyła w naszym projekcie. Skrót od prościej się nie da. No i jest to strategia, którą między innymi wykorzystujemy też w naszej grupie informacyjnej, na której lądują tak zwane potocznie sygnały, z których korzysta bardzo duża ilość osób. Być może dlatego jest tak to spopularyzowana ta strategia. Nie wiem, a być może też dlatego, że no totalnie każdy jest w stanie się jej nauczyć, tak jak nazwa wskazuje. Nie jest to nic skomplikowanego, ale też żeby nie przedłużać, bo oczywiście żadnych elementów związanych ze strategią tutaj nie omawiamy. Odbywa się to na samych sesjach, na które zresztą zapraszam. Przyjdź, sprawdź, zobacz jak to po prostu wygląda, a już przechodzę do rezultatów. I mamy 3 transakcje na funcie do dolara, 312 dolarów łącznie zrealizowane. Natomiast tutaj nie były wszystkie transakcje w jednym kierunku tylko, ponieważ ta strategia zakłada jakby dojście do pewnego targetu, ale również reakcję od tego targetu w przeciwnym kierunku. Nie wgłębiając się mocno w szczegóły, mamy 2 transakcje na sell, jedna otwarta tutaj, druga w tym miejscu zamknięte z zyskiem i to jest zysk 156,78 dolarów, natomiast transakcja buy jest otwarta tutaj i zamknięta w tym miejscu. Wszystko działo się bardzo szybko, bo to są świeczki 5-minutowe, więc na tej jednej świeczce właściwie było otwarcie oraz zamknięcie. Było to możliwe z uwagi na to, że ta strategia też zakłada zlecenia oczekujące, no ale trzeba wiedzieć też, gdzie je postawić. Oczywiście osoby, które te strategie znają, również wiedzą, jak to zrobić. 312 dolarów do przodu. Znowu na funcie 92 dolary, tym razem jedna pojedyncza transakcja otwarta w tym miejscu, zamknięta tutaj. Dalej mamy USD CAD, 19 dolarów i to jest transakcja w kierunku spadkowym. Jest ona tutaj, czyli też na jednej świeczce realizacja. Dalej mamy funta do Japończyka i to jest 23,55 dolara. Również transakcja na sell, również wszystko działo się w obrębie jednej 5-minutowej świeczki. Dalej mamy dolarik do Japończyka, 13,19 dolara. Transakcja otwarta w tym miejscu w kierunku wzrostu i zamknięta drugiego dnia tutaj. I podsumowanie, jeżeli chodzi o strategię prościej się nie da, to niecałe 460 dolarów w ubiegłym tygodniu zrealizowane na tej strategii. Teraz omówimy sobie segment Deep Market Level prowadzone przez Mariusza Drozdowskiego. Metodologia w oparciu o takie magiczne, powiedziałbym, jeden z użytkowników tak to ujął w ubiegłym tygodniu, magiczne poziomy na rynku, do których no, nie każdy też ma dostęp, w jaki sposób z nich korzystać, jak to wykorzystywać, wiedzę o tym. Rewelacyjnie wyglądało to jeszcze w poprzednim tygodniu, pokażę Ci jak to wyglądało teraz. Natomiast tutaj podsumowanie jest w troszkę innej formie, to znaczy jest po prostu statement pobrany, żebym mógł tobie pokazać jak to wygląda. Masz wszystkie transakcje, tych transakcji jest naprawdę bardzo dużo, więc nie sposób jest ich pokazywać na przykładzie takich screenów jak przed chwilą na poprzednich dwóch strategiach. No ale możesz sobie w dowolnym momencie zatrzymać nagranie i zobaczyć, prześledzić wszystkie transakcje, nie ma żadnego problemu, jeżeli ktoś chce to zrobić. Pokazujemy jak to po prostu wyglądało w skali całego
tygodnia. Zlecenia, które wygasły, bo oczywiście też bazuje to na zleceniach oczekujących, w którym miejscu po prostu wchodzić w rynek. I już tobie pokazuję, tak żeby to troszkę może przyspieszyć do końca, do tego końcowego rezultatu, jak to wyglądało. Konto startowe 10 tysięcy dolarów, tak żebyś miał obraz, żebyś miał jasność. Na ten moment mamy na saldzie 10 532 dolary. W ubiegłym całym tygodniu no, krzywa kapitału wyglądała w ten sposób, czyli na początku rosliśmy, później były jakieś straty, które no, przed chwilą przewijałem, więc na pewno mogłeś je wyłapać i później znowu krzywa rośnie sobie do góry. W skali tygodnia niecałe 40 dolarów, jeżeli chodzi akurat o poziomy Sky Blue, bo metodologia Deep Market Level jest tam, ja tak jak powiedziałem, są pewnego rodzaju poziomy rynkowe i to nie jest jednoznaczne, tylko tych poziomów jest kilka. I uczestnicy sesji live tradingowych jeszcze wszystkich poziomów nie mieli przedstawione w żaden sposób, bo z tym wszystkim też trzeba podchodzić na spokojnie i wprowadzamy to poziom po poziomie. Do każdego trzeba troszkę inaczej podchodzić, ale też długo by gadać. Na razie, jeżeli chodzi o ten rachunek, jesteśmy w każdym razie na plusie. Teraz pokażę tobie drugi poziom, czyli Violet. Również rachunek 10 tysięcy dolarów, natomiast tutaj kolokwialnie, jak to się mówi w branży, no rynek, a konkretnie funt, z tego co pamiętam, nas rozjechał w ubiegłym tygodniu mocno. Pozycje zgodnie z założeniem, żeby chronić kapitał, czyli na stop lossie po prostu zamknięte w tym miejscu, który dopuszczaliśmy jako taki krytyczny, żeby gdzieś tam oczekiwać ewentualnie na odwrócenie się rynku. Do tego nie doszło, także transakcje zamknięte na minusie, po to, żeby chronić po prostu pozostałą część kapitału. I tutaj wiem, że będą zmiany w stosunku do money managementu, ale co do zasady, żeby być transparentnym, żeby pokazywać wszystko tak, jak to po prostu wyglądało, to mamy ponad 5000 dolarów na stracie, jeżeli chodzi o te poziomy, o ten rachunek. I łącznie z tych dwóch poziomów do tej pory, bo tylko te dwa poziomy są rozgrywane na sesjach live tradingu, to co jest poza, jakby tego nie wliczamy, bo wygląda to zupełnie inaczej, ale transparentnie. Tak jak widzisz, nie boimy się też tego pokazywać. Jak prześledzisz sobie poprzednie podsumowania, to też bardzo różnie wyglądało to z daną strategią w tygodniu, więc one się bardzo dobrze ze sobą uzupełniają. I teraz lecimy sobie z kolejną, czyli akurat Reaction Zone, prowadzone przez Erika Skurzyńskiego. I w przypadku tej strategii klasycznie po prostu też będziemy bazować na statemencie, bo też tych transakcji trochę jest. Widzisz po prawej stronie profity, bo zamknięte transakcje na plusie czy też na minusie. Jak to wygląda, kiedy były otwierane, kiedy były zamykane, tak jak powiedziałem, możesz sobie ze spokojem zrobić stop, prześledzić te transakcje, nie ma z tym żadnego problemu. I na końcu, tak żeby nie przedłużać, ubiegły tydzień mamy minus 282 dolary. Rachunek startowy był tutaj 10 tysięcy dolarów, na ten moment mamy balans 12 tysięcy dolarów, więc jesteśmy jak najbardziej na plusie, 68 transakcji w ubiegłym tygodniu. I tutaj też mam informację od Eryka, że para euro japy, która była parą niestety, która przyniosła największe straty w ubiegłym tygodniu, chodzi z tego co kojarzę o te dwie transakcje euro japy, że na ten moment na tej parze walutowej nie będzie po prostu handlu w najbliższym okresie, więc też są wnioski wyciągane. Jest to chyba z tego co pamiętam pierwszy tydzień stratny na tej strategii, no niemniej jednak też to jak najbardziej pokazujemy, nie ma nic do ukrycia. Więc minus 282 jeżeli chodzi o Reaction Zone i przechodzimy sobie do ulubionej metodologii Pawła Grądziuka, czyli Price Action Cycle. To są sesje prowadzone na rynku futures, rynku kontraktów terminowych i być może jeżeli śledzisz nasz kanał YouTube, już znasz część rezultatów, część wyników, ponieważ tak jak wspominałem, robimy analizy rynku na serii Intro to the Market. I również zaczęliśmy powoli z takich analiz rynku robić takie pewnego rodzaju rozliczenie, gdzie już mogłeś zobaczyć, zaobserwować jak wyglądały rezultaty. Zazwyczaj też jeżeli akurat na rynku futures danego dnia przy danej analizie jakieś rezultaty, jakieś transakcje są zamknięte, no to Paweł też jak najbardziej to pokazuje. Niemniej jednak przechodząc już do tych rezultatów, widzisz na złocie niecałe 11 tysięcy dolarów na trzech transakcjach w kierunku spadkowym rozegranych. Jedną transakcję możesz zlokalizować tutaj, otwarta pozycja i zamknięta w tym miejscu.
Kolejna transakcja była otwarta tutaj, to był dużo krótszy ruch, ten na $920 i zamknięte w tym miejscu. I dalej mamy otwarcie kolejnej transakcji tutaj i zamknięcie tutaj, czyli w tym samym dniu. I łącznie w skali akurat dwóch dni handlowych, bo to są dwa dni handlowe, w zasadzie to tutaj została otwarta pozycja 8 września, zamknięta na drugi dzień. I tutaj 10 września doszło do otwarcia kolejnych dwóch pozycji. Wszystkie transakcje na złocie z tego tygodnia w ten sposób to wygląda. Dalej mamy transakcje, które były otwarte na S&P. Tutaj jeszcze mocniej rozbity bank, ponieważ $12,750, moi drodzy. Niesamowity rezultat. Pierwsza pozycja otwarta w tym miejscu, zamknięte dokładnie tutaj. Widzimy tutaj jakąś strefę wyznaczoną przez Pawła. Dokładnie na Entry to the Market było to tłumaczone. Dalej mamy tutaj otwarcie pozycji i zamknięcie, no poza tym okienkiem, bo tutaj widzimy przerywaną linię, gdzieś tutaj było zamknięte, ten poziom measure move osiągnięty i on też był pewnego rodzaju targetem dla Pawła, bardzo duży ruch zrobiony, po prostu pięknie. Mamy na Nasdaqu, tego jeszcze nie było na Pack Session, pozycje na Nasdaqu. Widzimy tutaj 4 transakcje, łącznie $7,300 do przodu. I pozycje na ropie, na rynku kontraktów terminowych, tutaj jedna pojedyncza transakcja otwarta w tym miejscu w kierunku sell. I tutaj z tego co pamiętam też z Intro to the Market, gdzieś tam targetem był powrót do trading range'u dla Pawła, $1,400 zrealizowane. No i do podsumowania należy w takim razie dodać sesję, strategię Price Action Cycle ponad $32,000. Tak jak powiedziałem, że te strategie się między sobą uzupełniają, tak oczywiście się nie myliłem, bo łącznie wynik wszystkich strategii z ubiegłego tygodnia to niecałe $30,000, czyli grubo ponad $100,000 w skali tygodnia z tych strategii. W opisie do tego nagrania znajdziesz wszystkie potrzebne linki, żeby zacząć, żeby zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, także przejdź sobie już do tego teraz i po prostu skorzystaj z możliwości obserwowania tego, co się dzieje, tego, co robimy na żywo. I tak jak mówiłem na początku o tej niespodziance, to jest prosta sprawa, nie ukrywamy, że zależy nam na tym, żeby rozwijać dalej kanał YouTube, nie jest żadną tajemnicą to, że zarówno lajki, jak i komentarze to wszystko wpływa na ten algorytm YouTube'a i pozwala docierać do jeszcze szerszej publiczności i podobnie jak w ubiegłym nagraniu, przy którym zabrakło dosłownie jednego lajka, natomiast możecie go jeszcze dobić, że tak powiem, to wtedy z uwagi na 40 wbitych lajków pod nagraniem, jedna osoba z komentarzy pod tym nagraniem dostanie po prostu dostęp do sesji live tradingu na żywo na cały miesiąc i podobna zasada jest również w tym wideo, które teraz oglądasz, czyli zostaw łapkę pod tym nagraniem, zostaw komentarz, choćby miało to być kropka, przecinek, obojętnie co i w momencie, kiedy uzbiera się minimum 40 lajków, to jedna osoba z komentarzy zostanie wybrana i dostanie od nas właśnie na miesiąc czasu sesję live tradingu, będzie mogła w nich uczestniczyć i wspólnie z nami uczyć się, jak tradować. Zaraz obok widzisz kolejne polecane do obejrzenia nagrania, także w szczególności polecam serię Mental Trading. Do usłyszenia w kolejnym podsumowaniu. Cześć!